miejsce, chyba tam jest ten aligator. Zaraz to zobaczymy. Też trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy... Już teraz zgubiłem wątek. Powiem wam, jak to jest z domami, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy stary dom, nowy dom. I właśnie miałem takie pytanie, czy stare domy są tańsze niż nowe domy. I na to nie można tak odpowiedzieć jednoznacznie. Nie ma łatwej odpowiedzi, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nie ma tak, można kupić lub nie, nie można. To wszystko zależy od okolicy. Jeżeli na przykład jest okolica tak zwana, ja to nazywam established community, czyli osiedle, które istnieje już kilka lat, czy nawet kilkadziesiąt lat, czy kilkanaście, może nie kilkadziesiąt, ale kilkanaście lat. I tam ludzie lubią mieszkać, już to jest osiedle, które jest już skończone, czyli nie dobudowywują więcej domów i ludzie fajnie sobie mieszkają, lubią tam mieszkać, nie ma dużo domów wystawionych na sprzedaż, to w takich miejscach tak naprawdę nie można kupić domów taniej. Nie ma co liczyć na to, że to będzie dom, gdzie, czy miejsce, gdzie można kupić dom w porównaniu w tej samej okolicy taniej. Bo jeżeli ktoś, dajmy na przykład, dam tam taki przykład, jeżeli jest dom, który nawet ma 30 lat i to jest dom, który był na bieżąco update'owany, czyli na bieżąco zmieniali to na przykład dach, to klimatyzację, to jakiś mały remodeling zrobili, czyli odświeżyli kuchnię, to tak naprawdę ta cena domu będzie taka sama jak nowego. Nie myślcie, że można kupić dom w takim miejscu taniej. Inna jest sytuacja w miejscach, gdzie jest pełno domów na sprzedaż, gdzie na jednej ulicy macie kilka domów, a na całym osiedlu jest tych domów, dajmy na to, 50. W takim miejscu oczywiście, jeżeli jest dużo domów na sprzedaż wystawionych i domy się nie sprzedają, to można liczyć na to, że można kupić oczywiście taki dom troszeczkę taniej, ale trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest okolica, w której chcecie mieszkać. W Stanach jest tak, że dużo się zwraca uwagi na to, jakie są szkoły. Czyli tu jest zoning, okay? Czyli każde osiedle podlega pod jakąś szkołę, jeżeli oczywiście mówimy o szkołach publicznych. I szkoła publiczna, szkoły publiczne się różnią, czyli można, powiedzmy, kupić tanio dom i później będziecie się bać posłać dziecko do szkoły, bo okaże się, że nie wiem, mają problemy z narkotykami. Tak więc na to trzeba też właśnie zwrócić uwagę i wyobraźcie sobie, że może być jakieś fajne osiedle, gdzie fajne są domy, ale może właśnie być, podlegać pod tą szkołę jakąś niefajną, bo naokoło jakieś są właśnie niezbyt ciekawe okolice, no i wtedy już dzieciaki z tych różnych okolic, z tych nieciekawych osiedli, z tych takich lepszych osiedli chodzą do tej samej szkoły, no i może być coś takiego, że kupicie dom w jakimś właśnie miejscu, które ma nieciekawą szkołę publiczną i później jak chcecie, żeby dziecko miało lepszą edukację, to dziecko posyłacie do prywatnej szkoły i płacicie następne kilka tysięcy dolarów rocznie po to, żeby dziecko chodziło do jakiejś prywatnej szkoły. Tak więc to jest bardziej problem złożony i nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, czy można kupić dom taniej. Bo jeżeli, tak jak mówię, jak pomyślicie, dajmy na to, po zip kodzie, czyli po kodzie pocztowym, czy po mieście i wejdziecie na internet i tak naprawdę porównacie domy, no to okej, oczywiście możecie się znaleźć różnice bardzo, bardzo duże. Jeżeli weźmiecie tylko metraż domu, tylko co ten dom ma do zaoferowania, czyli jakie są tam jaki rodzaj kuchni, czy ma basen, czy nie ma basenu. I oczywiście to może być tak, że no, drastyczne mogą być różnice w cenach, ale jeżeli weźmiecie pod uwagę jakiś dom, gdzie jest na jakimś osiedlu, które już było wybudowane, dajmy na to 10 lat temu, i dajmy na to obok budują nowy dom, nowe osiedle z nowymi domami, i dajmy na to jedno osiedle i drugie podlega pod tę samą szkołę, jeżeli chodzi o właśnie zoning, czyli ten sam elementary school, ten sam middle school i high school, to tak naprawdę ceny są takie same, dlatego że
No, na takich osiedlach, gdzie się dobrze ludziom mieszka, nie ma dużo domów na sprzedaż. Dużo też jest, zależy od tego, jak to jest z kupcem. Czyli jeżeli ktoś chce się przeprowadzić teraz i nie chce czekać na nowy dom, na nowy dom trzeba czekać 6-8 miesięcy. Jak ktoś nie chce czekać, no to kupuje używany dom i wtedy tak naprawdę kupują w tej samej cenie te domy. Poza tym jeszcze, co jest ważne, to też Home Owners Association, już kiedyś mówiłem o tych Home Owners Association, czyli te miesięczne opłaty, które dajecie pieniądze na to, że oni utrzymują te public areas, czyli jest jakiś basen na osiedlu, są korty tenisowe, jakiś clubhouse z siłownią, czasami na niektórych osiedlach koszą trawę każdemu, na innych nie. I często jest tak, że te już starsze osiedla mają ten Home Owners Association troszeczkę mniejszy. Czyli na przykład na nowych, teraz jak właśnie tak sprawdzałem, na nowych osiedlach Home Owners Association jest przeważnie $120-140 miesięcznie. A na tych starszych osiedlach często jest tak, że się płaci, dajmy na to, $600 na rok. Czyli możecie sobie wyobrazić, $600 na rok, a $120 na miesiąc, to też tak naprawdę ma wpływ na to, ile was kosztuje mieszkanie na danym osiedlu. Czyli musicie sobie właśnie odpowiedzieć na pytanie, w jakim miejscu szukacie domu i jakie chcecie mieć koszty, bo koszty to, jeżeli nawet kupujecie dom na raty, to jest tylko jeden składnik tego waszych kosztów, jakie macie miesięcznych, związanych z mieszkaniem w danym miejscu. Bo do tego to trzeba doliczyć Home Owners Association. Też trzeba zwrócić uwagę na podatki, bo czasami w jednym miejscu, chyba tam jest ten aligator. Zaraz zobaczymy. A oprócz tego też ubezpieczenie. Ubezpieczenie domu może być różne w zależności, czy macie lejek. Później wam ubezpieczenie mówi, że jest ryzyko powodzi w takim domu, no to wam coś doliczą, albo musicie specjalne ubezpieczenie na ewentualnie od powodzi wykupić. Tak więc to ma wszystko wpływ na to, ile was kosztuje miesięcznie mieszkanie w danym miejscu. Okej, to na tyle. Jak lubicie to, to nie zapomnijcie zasubskrybować się i jak macie jakieś pytania, to oczywiście postaram wam się odpowiedzieć na nie. Okej, dobra, nara. Okej, zobaczmy, czy tam aligator jest. Coś pływa. Spróbuję zobaczyć. Ale to chyba nie aligator. Aligator to jest? Nie, nawet trudno mi utrzymać, bo mam bardzo dużego zooma teraz, no nic. Bo to właśnie w tamtym miejscu, jak tutaj przyszedłem, to widziałem, że coś się zanurzało. Wiecie, to chyba jest aligator. Teraz jeszcze trochę ponarzekam, jak jest gorąco. Jest tak cholernie gorąco, że możecie wyjść, możecie nie ruszyć palcem, wyjść na zewnątrz z jakiegoś klimatyzowanego pomieszczenia czy samochodu i od razu po prostu po was się leje. Jest taka duża wilgotność powietrza, ale zdaję sobie z tego sprawę, że jeszcze może być gorzej. Mamy lipiec i to jest średnia temperatura na Florydzie największa w lipcu.